Witajcie, kolejny dzień. Przejeżdżamy do Syrakus i mam dla Was zagadkę na dzień dobry. Ile tu jest pasów? Tak, zgadliście, dwa. Dwa pasy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Gaju Oliwnym. Tu jest parking. Tu mogę stanąć chyba, nie? Tu, czy nie? Nie wiem. Jesteśmy w takim dzikim miejscu, a to jest nic innego jak parking, ponieważ przed przyjazdem do Syrakus wymyśliliśmy sobie, że będziemy zwiedzać Dolinę Świątyń. I tak też robimy. Tutaj stoją w cieniach, wiesz, próbują. Ale to ma fajną miejscóweczkę chyba. Tutaj stanę między drzewami, nikt mi tu nie wiedzie. Jeszcze cień będziemy mieli. Ale jestem inteligentny, imponujący. Ok, udało się przeżyć tą kolejkę, dość długą, bo była dłuższa niż się wydawała pierwotnie. Ale już jesteśmy w środku, zaczynamy spacer po Dolinie Świątyń. Okej, pierwsza to świątynia Junona. Powstała w 450 roku przed naszą erą. Świątynia miała 34 kolumny, z czego 25 stoi do dzisiaj. Całe to miasto, które zobaczymy wszyscy razem wspólnie, nazywało się Akragas, zostało założone przez Greków pół wieku przed naszą erą. Tam Junona z tyłu widzicie, tutaj widać mury miasta. Tu jest klif i spad. Mimo to Grecy i tak postawili mury obronne, a długość murów całego tego miasta w okresie jego świetności miała długość 12 kilometrów. Bardzo się skupiam, żeby nie mówić Dolina Królów z przyzwyczajenia po Egipcie. Dolina Świątyń ma swój ogród. A to jest świątynia Zeusa, a właściwie tyle, co z niej pozostało. No tak stoicie, idziemy. Ciekawostka taka. Dolina Świątyń
jest na wzgórzu i na klifach. Nie jest to żadna dolina. Dobra, wystarczy tego dobrego. Update. Dojechaliśmy do Syrakuz. Okazało się, że jest dubel na naszym obiekcie i tam są notabene Polacy. I booking ma to gdzieś. Właściciel nie widzi mojej rezerwacji. Przepraszał, nawet swój dom chciał udostępnić, ale... Ale jest kłopot. Tam, w centrum Syrakuz. Ale mnie to nie cieszy w tej chwili, ponieważ mamy problem znaleźć obiekt. Chodzimy, znaleźliśmy inny, ale... Znaczy, znaleźliśmy na mapie, ale nie możemy go znaleźć, oprócz... Za to psy nas znalazły. Szukamy... Nie ma. Słuchajcie, tu nie jest tak łatwo znaleźć nocleg, jak się chce na szybko. Nawet hotel. Znaleźliśmy jakiś dom. A tutaj facet wynajmuje. Przenocujemy dzisiaj, będziemy myśleć co dalej, bo jest kurde kapa, nie? Za tym mostem zaczyna się wyspa Ortigia, czyli centrum Syrakuz, te stare centrum. Włoskie miasto bez targu? Niemożliwe. Chwila odpoczynku w cieniu, researchu, co jest w katedrze i wchodzimy tam zaraz. 2 euro wstęp. Dzieci poniżej 10 roku za free. Spodziewałem się przepychu jakiegoś wielkiego, a to jest bardzo skromny kościół. Katedra, która jest za mną, powstała tak naprawdę jako świątynia bizantyjska. To były kolumny zwykłe. Po powstaniu religii chrześcijańskiej wchłonęła ona ten kościół, zabudowywując kolumny, które są do dzisiaj widoczne, ale są zabudowane murem.
samym końcu półwyspu jest zamek. Idziemy właśnie do kasy kupić bilety i wchodzimy, zobaczymy, co tam jest dalej. Syrakuzy to zupełnie inna bajka niż Palermo. Przepiękne miasto. Teraz idziemy na ten zamek. Mury hiszpańskie przed nami. Na wejściu jest wystawa fotograficzna i ona jest o tyle ciekawa, fajnie zrobiona, że na tej wystawie są tylko policjanci z lotu ptaka. Na przykład. Policja na Etnie. Ci, co pomijają tą fortyfikację, wiele tracą. Raz, że tu jest chłodno, dwa, że tu jest bardzo fajnie i fajne zdjęcia można zrobić. Dziewczyny odkryły jeszcze górną część fortyfikacji i tu mogę puścić drona. Coraz rzadziej można spotkać menu papierowe. Nie zwieje, damy tu z brzegu. Co powiesz? Dużo tego. Brytki przepyszne. Piecha to. Jak będziecie w Syrakuzach, znajdźcie sobie restaurację, która nazywa się Mokrito. Pyszne jedzenie, ale od razu bierzcie jedną porcję na dwóch albo pół porcji. To jest nie do przejedzenia po prostu. Ja, mimo że potrafię dużo zjeść, nie byłem w stanie tego przejeść całego. Ale jedzenie polskie. Kasia zostawiła połowę porcji. Ale jedzenie bardzo pyszne. Pastę z tuńczykiem sobie wzięła, była pyszna. Ale frytki są pyszne. Ale i tak nie zmieściła. I frytki są pyszne. Wszystkich miejscowości, które oglądaliśmy do tej pory, to Syrakuzy mi się najbardziej podobają. Bardziej niż Palermo, tak. Bardziej niż Cefalu, tak. Bardziej niż Monopoli, tak. Bardziej niż Albero Bello. Albero Bello, no to inna część Monopoli, Bello. Inna część Monopoli. Sycylia albo Albero Bello. Albero Bello. Trudne, co? No. Albero Bello. 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 Nie umiem.
ponieważ żegnamy się z Syrakuzami. Jutro wyjeżdżamy, to dzisiaj postanowiliśmy zobaczyć jeszcze stare miasto wieczorem. Dzikie tłumy, nie to co Katowice wieczorem. Pięknie jest.